Szanowni Państwo, prezentujemy dziś liczący sobie bez mała pół tysiąca lat starodruk. To niedużego rozmiaru książka Andreasa Flokusa, wydana w 1532 roku w Bazylei. Zawiera trzy łacińskie traktaty: dwa o tematyce prawniczej i władzach administracyjnych Rzymu oraz dziełko o łacińskich abrewiacjach, czyli skrótach. Jak większość książek z tego okresu, zawiera niezwykłej urody drzeworytowe inicjały. Dobrze zachowany egzemplarz. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów starodruki, książki z grafiką, księgoznawstwo, bibliofilstwo. Zakochaj się w antykwariacie.